Witajcie, moje drogie. W związku z tym, że niebawem mija rok od założenia mojego kanału Happy 40, pomyślałyśmy z Magdą, że zrobimy z tej okazji jakiś fajny konkurs. Ale zapomniałam, muszę podziękować, bo bez niej nie byłoby tego kanału. Muszę podziękować mojej matce chrzestnej, Basi Hetmańskiej, Candy Girl, która, no, że tak powiem, kiedyś, rok temu kopnęła mnie konkretnie i mówiła: zakładę kanał, nie ma o czym mówić. Dlatego jest kanał. Dlatego jest nasz, bo jest Doroty, ja się dołączyłam, a matką chrzestną jest Basia. Tak, Basiu, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nas oglądasz. Pozdrawiam. No ale wracając do konkursu. Pomyślałyśmy sobie, że my jako kobiety chcemy dać coś też innym kobietom. I niestety to nie jest skierowane do trzydziestek. Trzydziestki tak mają dobrze, prawda? Konkurs jest skierowany do kobiet po 40, ale to też mogą być kobiety 50+, 60+, to nie ma znaczenia. Ale może Magda powie coś więcej o konkursie, bo to ona jest głównym sponsorem tego wszystkiego, właściwie jej klinika Supramed, która dopiero powstała, też zaraz będziemy obchodzić urodziny. Takie zabawne urodziny, dobra, ale konkurs. Chciałabym Was poprosić, żebyście zgłaszały bardzo ciekawe, interesujące kobiety po 40, kobiety, które mają ciekawą historię, które są po przejściach, przeżyły coś istotnego, wstały, otrząsnęły się, są inspiracją dla Was. I teraz zgłoście proszę swoje ciocie, mamy, sąsiadki, siostry, bliskie osoby. Same się możecie też zgłosić, jeżeli uważacie, że Wasza historia jest inspirująca. I nie martwcie się, bo Wasze historie będą tylko do naszej wiadomości. Absolutnie, tajemnica lekarska. Nie chcę, to absolutnie nie. Chłopak, zaszyte jesteśmy, nic nie powiemy. Więc w kilku zdaniach, jaka była historia kobiety, która ma być bohaterką naszego konkursu. Czekamy na Wasze zgłoszenia mailem, na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, wszelkimi możliwymi kanałami, do mnie albo do Dorotki. Tam na dole będziecie miały podane mail mój, Magdy, także piszcie. Do 5 marca przyjmujemy zgłoszenia pań, które wydają Wam się inspirujące, których historia życia jest inspirująca. 6 ogłosimy zwyciężczynię i zaprosimy ją do odcinka. I teraz co się będzie działo? Metamorfoza. Nagrodą i bohaterem tego naszego urodzinowego odcinka będzie metamorfoza kobiety, która na to naprawdę zasługuje. Chociaż każda z nas tak naprawdę zasługuje, ale nie możemy zrobić metamorfoz wszystkim paniom. Chociaż chciałbyś. Bardzo. Na czym będzie to polegało? W klinice Supramed zaaplikujemy pani, naszej bohaterce, zabiegi odpowiednio dobrane do jej potrzeb. To będą zabiegi odmładzające, medycyny regeneracyjnej. Zrobimy wszystko, żeby historia życia, która być może odcisnęła się na twarzy tej pani, wydała się troszeczkę bardziej różowa, a później... A później ja zaproszę panią w moje ręce, ja zrobię makijaż piękny, wyczaruję. Moja córka zajmie się włosami tej pani i myślę, że będzie ciekawie. Interesujące, fajny prezent, prawda? Swojej mamie, cioci, ale albo jakiejś fajnej dziewczyny. Tak, na urodziny dostaje się prezenty, a to my dajemy prezenty. Na tym polega ten kanał, że my się dzielimy. Dziewczyny, czekamy na Was, czekamy na zgłoszenia. W ogóle ta metamorfoza to będzie wykonana tak w okolicach końca marca. Bo tak, ona będzie trochę trwała, bo zabiegi też troszeczkę trwają. 21 marca są urodziny kanału. Więc do 6 marca, od 5 marca zgłoszenia, 6 ogłoszenie zwyciężczyni, później zabieramy się za pracę i po 21 marca, czy tydzień później, czy 2 tygodnie później, kiedy Dorota uzna, że możemy już odcinek wyemitować, pokażemy odcinek z naszą bohaterką. Mam nadzieję, że wybaczycie, jak będzie jakiś poślizg, bo ostatnio jak szalone z Magdą obie pracujemy, więc z tym takim regularnym wypuszczaniem odcinków bywa różnie. Wybaczcie mi proszę, ale to tylko przez natłok pracy, ale obiecujemy, że postaramy się. Słuchajcie, pomyślcie o jakichś kobietach, które chciałybyście uczcić. Idzie wiosna, jest marzec, Dzień Kobiet, 21 marca, pierwszy dzień wiosny, pierwsze urodziny kanału Happy 40. Zgłaszajcie swoje bohaterki, a my zrobimy piękny prezent tym paniom, taki, na który na pewno zasługują. I wtedy będzie warto kupić nowy kapelusz i się zakochać.